these years, all my tears, all my life, all for you. Jeżeli nigdy nie mieliście takich myśli w klimacie nie potrzebuję nikogo innego, co jest pierwszym etapem intymnej relacji? Jeżeli tej fazy nie było, to nie masz szans stworzyć idealnego związku, bo jesteś za cienki i za cienka, w cudzysłowie. Jesteś za słaby dla drugiej strony. Po co ma ktoś cię chcieć? A więc tym też się zajmiemy. Ponieważ przypomnij sobie, idealny związek to są dwie silne osoby. Ta pierwsza faza intymnej relacji. To ty jesteś rewelacyjna, ty go nie potrzebujesz w ogóle, jesteś zajebista, jesteś piękna, patrzysz, nieważne czy ci się wylewa 10 kg wałków, patrzysz w lustro, mówisz, jestem piękna, jestem boska. Tak, koniec. Świat mówi, jesteś gruba, ty mówisz, jestem piękna, tak? Świat mówi, dlaczego ty wymiotujesz po każdym posiłku? Na zdjęciach, kiedy ci robią, biorą cię tylko i wyłącznie do atlasów anatomicznych. Ponieważ widać każdą kość. Ale ty mówisz, nie patrzysz w lustro, mówisz, że jestem piękna. Zobacz, jaka jestem piękna. Stanę tak i znikam. Świat mówi, nie, no ty jesteś chora, dziewczyno, anoreksja, musisz coś z tym zrobić. Nie. Olewasz to. Dałem tu oczywiście przykłady, jak zwykle, bardzo ostre i hardkorowe, ale rozumiesz kontekst, mam nadzieję. Pierwsza faza intymnej relacji, do której dojdziemy za moment, to jest tak. Jestem pewien siebie, tak jestem pewna siebie, że nie potrzebuję nikogo innego. Wypad. I dlatego niektórzy z was w obecnych związkach mają problemy. Ponieważ macie non-stop problem z tym, czy jestem wystarczająco dla niej dobry. Czy jestem dla niego wystarczająco dobra. Czy zasługuję na nią, czy zasługuję na niego.